Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Krzysztof Buczyłko z Centrum Alergologii. Pan profesor jest otolaryngologiem i alergologiem. W ostatnim czasie bardziej pasjonuje się alergologią i astmologią i pokrzywkami, ale to wszystko się mieści w tych wymienionych przez panią redaktor tytułach. Witam państwa bardzo serdecznie. Czy ja dobrze zrozumiałam, że pan powiedział astrologią? Astmologią, czyli chorobami oskrzeli zwanymi astmą, no czyli to, alergicznym zapaleniem oskrzeli. To, tak, to rozumiem, bo ta astrologia jakoś mi tu nie bardzo pasowała, dlatego dopytałam. Oczywiście. Panie profesorze, alergia jesienią wbrew pozorom się nasila i po lecie liście lecą z niepylących już drzew, zboża znikają z pól, a trawy przestają uczulać. Jednak mimo tego to sezon na alergię nie mija. Dlaczego? To bardzo proste, a jednocześnie troszkę skomplikowane. Wśród słuchaczy Radia Parada jest zapewne spora grupa uczulonej na brzozę i ci pozornie mogą spać spokojnie tej jesieni, podobnie jak alergicy trawowi. Natomiast trochę odczuwają zmianę pogody i to piękne późne lato ci z państwa, którzy są uczuleni na chwasty. Najczęściej jest to bylica, ale w tej chwili ona troszkę już spada. To taka można powiedzieć tradycyjna roślina przyprawowo i chwastowa, albo zioło piękne, czyli bylica. Dzisiaj zwycięża niestety ambrozja. To piękna nazwa, to napój bogów, ale ta ambrozja, tym mianem ambrozja nazywa się taka gorsza, dziksza bylica, która przewędrowała do nas z południa, ze stepów węgierskich poprzez Zakarpacie, Ukrainę i doszła do Polski. W tej chwili jest także niemal w całej Polsce uczula niektórych ludzi. I to jest taka alergia stepowa, która no, na łąkach, na polach, w parkach może nas dopaść. Panie profesorze, tak? Ale ja pana zapytam o to, bo my jesteśmy w Łodzi, w województwie łódzkim i tak naprawdę to my mamy swoje alergeny, mamy swoje alergie, one pewnie nie odstają od tych, które są w całej Polsce, ale na pewno się różnią. Co uczula tutaj właśnie nas w województwie łódzkim? Otóż Łódź jest ekologicznie coraz bardziej pięknym miastem, ale ma wiele starych domów. To połączenie wielu lasów, parków i starych domów sprzyja alergiom na pleśnie. Na pleśnie z rodzaju alternaria albo kladosporium, które są obecnie wysoko w powietrzu i cały wrzesień będą jeszcze kwitły. To się objawia tym, że idziemy do lasu na spacer, do Łagiewnickiego, do wszystkich łódzkich parków i raptem jest nam duszno. Trawa jest skoszona, brzozy przekwitły. Co to jest? No właśnie albo gdzieś jakiś krzak ambrozji, tego chwastu, od którego zacząłem, albo najczęściej właśnie pleśnie z rodzaju alternaria kladosporium. Więc jak idziemy do lasu po grzyby, piękne prawdziwki, kozaki i inne, tego jesienne, że tak powiem, plony lasu, to niektórzy z nas będą czuli duszność wchodząc między drzewa, bo gnijąca ściółka i te powszechnie rozrastające się w lesie pleśnie, które tworzą podobno taką sieć podziemną, za pomocą której to właśnie tej sieci pleśniowej drzewa się porozumiewają ze sobą, ostrzegają o niebezpieczeństwie na przykład owadów groźnych albo nawet pożaru, to ta pleśniowa alergia także szczególnie dokuczliwa, jak ktoś mieszka w starych budynkach, w starym budownictwie, czy w jakichś domkach letniskowych, czy wielu z nas ma takie domki pod miastem, czy na działkach, to jest ta alergia, która w tej chwili w Łodzi może być charakterystyczna i dominować, dając objawy kaszlu, swędzenia oczu, kataru, duszności i czasem też objawy pokarmowe, jak
zjemy warzywo nadpleśniałe troszeczkę, ach, bo to odcięliśmy tą część, to się pojawiają objawy także pokarmowe. Panie profesorze, najlepiej wiadomo unikać alergenów, jak mamy alergię. Czasami nie mamy tej alergii, ale no na przykład kurz drażni gardło, leci z nosa, kaszel. Powiem panu jako ciekawostkę, teraz z panem rozmawiam przez mikrofon jak zwykle, na tym mikrofonie jest taka siatka, no i wczoraj miałam takie zdarzenie, że zaczęłam kasłać i tak przy nagrywaniu zaczęłam kasłać, no i tak spojrzałam na tą swoją siatkę przed tym mikrofonem, zobaczyłam, że ona jest lekko zakurzona. Wzięłam takie powietrze pod ciśnieniem, wyczyściłam to, no i dzisiaj znakomicie jest. To bardzo ważne, co pani redaktor mówi, proszę państwa, ja podziwiam intuicję pani redaktor i wielu moich pacjentów, ale powołam się na autorytet, jakim jest niewątpliwie Proust, ten wielki pisarz, przed lekarzami, przed profesorami medycyny opisał atak astmy wywołanej przez roztocza kurzu domowego, takie pajączki, który przytrafił się temu słynnemu pisarzowi w teatrze, gdzie mówiono, wszyscy mówili w koło, takie było wtedy przekonanie, że to emocje, że to sztuka, że to teatr. A on napisał, czuję, że coś mnie drażni z tych grubych teatralnych kotar, bo siedział blisko kurtyny z tej loży. I to rzeczywiście była prawda. Dzisiaj wiemy, że roztocza, które wykryto gdzieś w latach 57-60, a więc nie tak dawno, to one są tymi dawniej nazywane miazmatami, czyli nie wiadomo czym, co uczula, powoduje duszność, może przydusić mocno jak zmora człowieka. I właśnie są w różnych nieoczekiwanych miejscach. W starym naszym swetrze, w psim posłaniu, w dywaniku, w samochodzie i nie mówiąc o kocach i pościeli. Także te źródła roztoczy to jest kolejny alergen, który będzie nam towarzyszył od dzisiaj, można powiedzieć, przez całą zimę, aż gdzieś do marca, no bo będziemy coraz częściej wewnątrz pomieszczeń, a w tym wewnątrz pomieszczeniach, tak jak wewnątrz tego sitka mikrofonu, no ten kurz się gromadził. On się gromadził całe lato, myśmy tam wychodzili na spacer, nie zwracali uwagi, ale ten kurz w naszych domach jest. I naprawdę, jak ktoś podejrzewa jakąkolwiek alergię, czy na brzozy, czy na krewetki, czy na roztocza, czy na pleśnie, to dbanie o czystość w domu jest numerem jeden, bo zawsze zmniejszymy ilość tych alergenów, wszelkich, jakie się mieszczą w kurzu. Będzie nam się lżej oddychało, tak jak pani zrobiła z tym sitkiem. Panie profesorze, no właśnie poruszył pan tu ważną rzecz, bo przecież my nosimy ubrania. Nosimy, teraz jeszcze jest ciepło, ale za chwilę założymy takie jesienne ubrania, które wisiały w szafie i wcale ich nie praliśmy, no bo te płaszcze to nie są tak znowu często prane, spodnie również, bieliznę powinniśmy prać codziennie, wydaje mi się, że raczej to robimy, ale tak z punktu widzenia dermatologa, bo też rozmawiają, to dermatolodzy wskazują, że ubrania należy prać po każdym użyciu. A co powie alergolog? Może odniosę się, nie będę taki surowy, bo nie napisane jest w tej zasadzie dermatologicznej, ile razy używać ubrania. No koszulę oczywiście należy prać codziennie, czy bieliznę, jak pani powiedziała, ale zasady opracowane na świecie, wystarczające i skuteczne, dotyczą głównie pościeli. I pościel alergika, uwaga, alergika uczulonego na roztocze albo na pierze. Nie dotyczy to brzozy, ani ambrozji, ani bylicy. Należy prać co tydzień. Zwykle robimy to rzadziej, ale ta pościel dziecka z alergią, czy pościel dorosłego radiosłuchacza z alergią na roztocze, powinna być prana raz w tygodniu. Mało tego, mimo naszych nowoczesnych pralek i superproszków, to ten materiały pościelowe, które pierzemy, powinny być przedtem namaczane, gdyż samo pranie w pralce może nie zabić przetrwalników tychże roztoczy, tychże pajęczaków. Dopiero namaczanie przed głównym praniem zabija te stworzenia, a pranie je wypukuje i oczyszcza. I zatem pranie z namaczaniem, temperatura co najmniej 60 stopni, oczywiście nie mieszamy z pościelą wtedy jakichś delikatnych tkanin i takie zasady są powszechnie przyjęte w ramach zwalczania roztoczy, które to uczenie nazywa się akarosanacją.
Bo acarus to prostocze po łacinie. Panie profesorze, powiedział pan, że musimy namoczyć taką pościel. Tak. Moczymy w wodzie, sama woda wystarczy, czy czegoś dodajemy może? Zwykle dodajemy różnych środków i są takie środki powszechnie stosowane do namaczania, ale są też nawet ziołowe, czy też niesztuczne, takie naturalne środki, które w internecie państwo łatwo znajdziecie, tutaj nie chcę nazw wymieniać, które dodajemy właśnie do tego czyszczonego dywanu, czy tapczanu, czy do prania pościeli i one pomagają wytłuc te roztocza, żeby one, także przetrwalniki zostały zniszczone i żeby nie uczulały. No dobrze, a co do ubrań, które mamy w szafie, no wiadomo, że te płaszcze to no musimy zanieść do pralni. Czy pralnie rzeczywiście pozbywają się no chociażby roztoczy, czy być może jeszcze coś tam żyje w tych ubraniach? Myślę, że pozbywają się roztoczy i myślę, że te ubrania nie powinny być problemem, jeśli są właśnie tak potraktowane jak pani i ja, jak to mówimy, proszę państwa. Ale istnieje ciekawa historia. Ja zawsze widzę tą drugą stronę księżyca, tą drugą stronę alergii i mam w pamięci może nie dużo, znacznie mniej niż roztoczowych, ale jednak parę pacjentek, które były uczulone na czarne barwniki w rajstopach. Inne osoby bywają uczulone na jakieś perfumy, którymi często skrapiamy ubrania. Więc i barwniki, pewne środki czyszczące, piorące, konserwujące tkaninę też mogą niektórych nieszczęśliwców uczulać. Podobnie jak włosie końskie w marynarce, czy jakieś dodatki usztywniające, czy upiększające to ubranie. Co w Łodzi, na tym się zna więcej osób niż ja, ale jest to możliwe źródło alergii chemicznej, takiej późnej, kontaktowej i tym też alergolodzy się zajmują, szukają tych czynników uczulających, żeby niedaleko szukać. Wczoraj był u mnie pacjent z rozmaitymi chorobami, leczony przez wielu lekarzy i przyszedł do mnie, bo ktoś podpowiedział mu, że jest to może alergia. I kiedy się rozebrał do pasa, bo trzeba go było obejrzeć i osłuchać, to zauważyłem, że wokół pępka, tam gdzie dotyka klamra od paska, miał ten pan porządną, piękną klamrę od paska, to był dosłownie jakby przypalony było żelazkiem ta skóra. Od razu rozpoznałem wstępnie alergię na metale i zleciłem temu pacjentowi test, który to szczegółowo wyjaśnia. Dlaczego to jest ważne na jesieni? Bo sięgamy czasem, jak jest, robi się chłodniej, po czekoladkę, pijemy herbatę z tym czy z tamtym, a w tych herbatkach, kawach, czekoladach, kakao i wielu innych produktach jest dużo metali. I raptem mamy w pokarmach albo na ubraniu tą samą alergię i warto wskazać, po to, żeby człowiek wiedział, o, ja mam alergię na nikiel, więc on będzie tu i tu i tam. A ja mam, a moja rodzina ma alergię na roztocze, a te roztocze będą tam, gdzie mówiliśmy. Także przede wszystkim chcę państwu przekazać jedną mądrą myśl. Nie należy się bać alergii. Nie należy robić wszystkich tych sprzątań i tych prań i tego wszystkiego, żeby nie było alergii, dopóki nie wiemy, kto ma jaką alergię, jaką ma syn, jaką ma siostra, jaką ma matka, jaką ma dziadek czy wnuczek. Jak wiemy, jakie mamy alergie w rodzinie, w domu, w otoczeniu, to pod te osoby, pod te alergie, często jest to ta sama alergia zresztą w rodzinie, dopiero możemy podjąć akcję, żeby było super czysto na podłodze, albo żeby było super wilgotne, jak ktoś ma alergię na pyłki. Albo żeby w ogóle nie było wilgotno, jak ktoś ma alergię na pleśnie. Także nie ma jednej pościeli, ubrania, jednej rady dla alergików. Każdy alergik jest trochę inny i dlatego apeluję do państwa, tam gdzie możecie, a można to załatwić na fundusz i prywatnie, warto pójść raz w życiu do alergologa i sprawdzić, na co ja mam, pani doktor, panie doktorze, uczulenie. No jest prosty test, robią 15 minut trwa. Ten drugi test na chemię trwa 48 godzin, ale też nie boli, nic nie przeszkadza, więc wiemy, co nam jest i wtedy możemy bardzo mądrze, bardzo racjonalnie, taniej i skuteczniej o wiele zastosować te metody unikania prawdziwego niebezpieczeństwa, a nie wymyślonego, podejrzewanego, a więc iluzorycznego. I tu się trudno z panem nie zgodzić, panie profesorze. Ta świadomość, ta wiedza jest najważniejsza, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, należy unikać alergenu,
I wtedy nie chorujemy. I też jedną rzecz pan tutaj powiedział bardzo ważną, bo czasami jesteśmy uczuleni na perfumy, ale może być tak, że osoba, która stosuje perfumy, nie jest uczulona, ale osoba, która wącha te perfumy, może być uczulona. Spotkałam się z tym, że jest drapanie w gardle, kichanie, zapach przeszkadza. Tak. I tutaj ciekawostkę dla Państwa powiem trochę większą, może trochę wyprzedzę naszą audycję przedświąteczną, bo pamiętam przypadek pacjentki uczulonej na perfumy tutaj znanej marki, ale nie będę mówił, i jednocześnie była uczulona na cebulę. Objawiało się to kłopotem przy Wigilii, kiedy jadła śledzie z cebulką i dostawała różnych napadów duszności, a potem się to przeniosło na te perfumy i okazało się w końcu, że głównie była uczulona na jeden z zapachów cebuli, który powtarza się w wszystkich roślinach cebulkowych, od konwali po tulipana. I to była ta prawdziwa alergia i w śledziach, i w perfumach, i w astmie u tej osoby, która wszystkie choroby jej minęły, jak wykryliśmy ten czynnik i ona przestała cebulowo sobie tam dogadzać. Taka zabawna historia. Skoro o tym mówię, o ciekawostkach, to alergolog się przyda także po to, a także naszą audycję, że jak ktoś ma potwierdzoną uczulenie na bylicę, no to powinien się spodziewać, uwaga, teraz powiem ciekawostkę, może mieć co trzeci osobnik, który nas słucha, albo ktoś u niego w rodzinie, z alergią na pyłki roślin, poznana już alergia, może mieć alergię tak zwaną krzyżową na, uwaga, bazylia, oregano, kminek, kolendra i mięta na przykład, i pokrzywa, bo to z jednej strony są chwasty albo zioła, a z trzeciej przyprawy. I ta alergia na przyprawy może mieć albo charakter właśnie wspólny z drzewami, wspólny z, albo z zapachami chemicznymi. Niestety natura to jest chemia, jak kiedyś Państwu tłumaczyłem. A nawet z lateksem, taki kminek nasypany na chleb albo dodany do jakiejś pysznej potrawy, może uczulać tak samo jak rękawiczki lateksowe, wyobraźcie sobie. Takie dzisiejsze wiadomości Państwu podaję ciekawe, kogo to zainteresuje lub słyszy coś, co jemu szkodzi, to niech się uda do alergologa, niech ten alergolog się pomęczy, wskaże dokładnie, jaki jest profil alergii u tego konkretnego człowieka, u tego naszego konkretnego pacjenta czy radiosłuchacza. Bo warto, naprawdę warto znać swoją alergię, tak jak warto znać swoje hasła do komputera, bo znajomość alergii, tak jak znajomość hasła, daje nam bezproblemowy dostęp. Natomiast jak nie znamy hasła do swojego zdrowia, nie wiemy, na co mamy alergię, to mamy kłopoty, chodzimy po lekarza, bierzemy leki, takie, siakie, po tych lekach różnie się czujemy. No, wszystkim życzę zdrowia i to takiego zdrowia, które nie wymaga zbyt wielu tabletek, nie wymaga zastrzyków, choć czasami i zastrzyki, i tabletki mogą odczulić całkowicie. Panie profesorze, zapytam pana jeszcze o taką kwestię, bo piżamy wystarczy prać raz w tygodniu, tak? Wydaje mi się, że tak, ale ja, to znaczy ja zazwyczaj mam do czynienia z chorymi ludźmi. Człowiek z dusznością, człowiek z astmą, człowiek z katarem częściej się poci. I wtedy ta poć, ten piżama czy jakieś inne ubiory do spania wymagają niestety częstszego prania. Dlatego, że lepiej wypoczywa nasz organizm, kiedy mamy suchą, bawełnianą jakąś tkaninę wokół ciała, a nie jakieś przepocone z wczoraj, sprzed wczoraj ciuch. Więc raczej bym się tutaj skłaniał do częstszego prania niż raz w tygodniu. To raz w tygodniu dotyczyło pościeli, a więc prześcieradeł, poszewek i tak dalej. Dobrze, dżinsy, gdy poczujemy nieprzyjemny zapach, tak się dowiedziałam. Czy pan to potwierdzi? Potwierdzam, jasne. A teraz wiadomo, że bieliznę no to bierzemy codziennie, wkładamy majtki, skarpetki codziennie nowe. A chciałam pana zapytać, jak to jest z ręcznikami? Bo mamy taką tendencję, że bierzemy prysznic, wycieramy się i odkładamy ręcznik do wysuszenia. On się suszy na tych poręczach i na drugi dzień również go używamy. Jeżeli są jakieś zmiany na skórze, jakieś świeże, niedawno zagojone, czy zaszyte z ranienia, jakieś zmiany wypryskowe, to niestety nie możemy używać tego ręcznika wielokrotnie. Nawet zalecają chirurdzy osuszanie tego miejsca, które już można myć wodą z mydłem, takim ręcznikiem papierowym i oczywiście go wyrzucać.
i spryskiwać jeszcze do tego jakimś środkiem odkażającym, są powszechnie dostępne. Natomiast jak chodzi o ręczniki, ja jestem zwolennikiem, żeby je nie prać codziennie, bo to przecież trochę środowisko kosztuje tyle tych mydlin i tego prądu, ale też nie zwlekać za bardzo, żeby ten ręcznik był przyjemny, żeby był świeży, żeby rzeczywiście ocierał z nas ten kurz i tą wodę, a nie żeby nas paprał bakteriami. No tutaj jest podzielone zdanie, to zależy od możliwości, od techniki. Ja staram się jak najczęściej, a w międzyczasie te ręczniki są zawsze wywieszone do suszenia, najlepiej na balkonie, żeby jednak traciły tą wodę, jeśli ktoś nie jest uczony na pyłki dzisiaj pylące. Panie profesorze, to co w takim razie takie podsumowanie dla alergików i nie dla alergików? Mamy jesień, piękną jesień. Jakiś pozytywny przekaz? Nie przesadzajmy ze wszystkim. Nie przesadzajmy z częstym praniem i z częstym myciem, bo jak ktoś powiedział, częste mycie skraca życie. Kwestia jak często. Używając środków chemicznych często do mycia całego ciała, zmywamy z siebie tą warstewkę ochronną. To, co mają na sobie nasi przyjaciele czworonożni, taką warstewkę izolującą, taką warstewkę, która też chroni przed grzybami i roztoczami. Więc myjemy się w określonych miejscach, ale takie za bardzo szorowanie jest może trochę przesadne i jako lekarz to mówię, bo część tego, co nazywamy brudem, to są nasze własne wydzieliny, tak jak woskowina, wuku czy jakieś tam inne elementy i trzeba ten swój organizm, ten swój mikrobiom skóry, te tysiące, miliony żyjątek, które na nas żyją, chociaż tego nie dostrzegamy, to trzeba je szanować. Podobnie rzecz dotyczy stosowania niepotrzebnie, zwłaszcza antybiotyków wirusowych czy alergicznych chorobach, bo antybiotyki zabijają wszelkie bakterie, a przede wszystkim nasze pożyteczne bakterie jelitowe, które wytwarzają dla nas witaminy, a także zwalczają naszych wrogów, nasze prawdziwe groźne bakterie. Także tutaj jest z tą przesadą, czystością trochę trzeba rozsądku, racjonalności i ja już dzisiaj tak często nie piorę wszystkiego i nie myję, jak kiedyś, to samo razem mamą, bo przesadna czystość, chowanie dziecka od maleńkości w taki wszystko wyprasowane, wyprane, wyparzone, to też nie jest ludzkie, to jest pozbawienie organizmu kontaktu z naturalnymi wrogami, osłabia naszą wrodzoną odporność, a zwłaszcza odporność nabytą. Dlatego nieraz trzeba podawać szczepionki, trzeba stymulować ten organizm, żeby się ta odporność obudziła. Jedną z form nieprawidłowej odporności jest właśnie alergia. Stąd dbamy i czyścimy, jak mamy taką czy inną alergię, usuwamy to coś, co z uczula, ale generalnie żyjemy z uśmiechem, pogodnie i nieprzesadnie. Czysto. Ja do tego powiedzenia częste mycie skraca życie, dodam brudnie taki straszny. I dziś bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Parada był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Krzysztof Buczyłko z Centrum Alergologii. Dziękuję serdecznie państwu i zapraszam do mnie i do kolegów na rozpoznanie waszej tajemniczej do tej pory, bardziej lub mniej alergii. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rock Parada.